Zygmunt Szczęsny Feliński przyszedł na świat 1 listopada 1822 roku w Wojutynie na Wołyniu. Jego ojciec Gerard był deputatem Sądu Ziemi Wołyńskiej w Żytomierzu, matka zaś, Ewa z Wendorfów, pisarką. Wychowany w atmosferze religijnej i patriotycznej, od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką pobożnością maryjną. Jego życie obfitowało w bolesne doświadczenia. Najpierw tułaczka w czasie Powstania Listopadowego, śmierć ojca w 1833 roku, aresztowanie matki za udział w spisku konarskiego w 1838 roku i zesłanie jej na Syberię, konfiskata majątku rodzinnego przez rząd carski. Losem sześciorga osieroconych dzieci zajęli się krewni i obcy ludzie. Mając 17 lat, wyjechał z kraju. Studiował matematykę na Uniwersytecie w Moskwie, nauki humanistyczne w Collège de France i na paryskiej Sorbonie. Za dewizę życia przyjął maksymę Zygmunta Krasińskiego: bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie. Wstąpił do seminarium duchownego i w 1855 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Petersburgu. Został ojcem duchownym w tamtejszym seminarium. W 1857 roku założył zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi oraz ludźmi chorymi i starymi. Jednym z zadań zgromadzenia było organizowanie szkół dla wiejskich dzieci. W 1862 roku papież błogosławiony Pius IX mianował Zygmunta Szczęsnego arcybiskupem metropolitą warszawskim. Piastując ten urząd, Zygmunt przyczynił się do wyraźnego odrodzenia duchowego dawnej stolicy Polski. Zreformował seminarium i Akademię Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla biednych dzieci i upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W 1864 roku, po niespełna półtorarocznej posłudze arcybiskupiej, został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji za to, że w marcu 1863 roku napisał list do cara Aleksandra II w obronie kościoła i narodu. Również na wygnaniu, w Jarosławiu nad Wołgą, dawał przykład głębokiej wiary. Po 20 latach zwolniono go, jednakże otrzymał zakaz powrotu na teren swojej archidiecezji. Zamieszkał w Dziwiniaczce, wówczas województwo tarnopolskie, obecnie Ukraina, gdzie mimo podeszłego wieku i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi. Zmarł w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie 17 września 1895 roku. Po pogrzebie ciało zmarłego zostało przewiezione do Dźwiniaczki, gdzie przez następne 25 lat spoczywało na tamtejszym cmentarzu, otaczane czcią i miłością mieszkańców. W 1920 roku trumna z jego doczesnymi szczątkami została przewieziona do Warszawy i złożona w Dolnym Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w krypcie senatorskiej, a w dniu 14 kwietnia 1921 roku przeniesiono je do Archikatedry Warszawskiej, gdzie znajduje się do dziś. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, Ty w swojej świętej opatrzności prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele, mogli osiągnąć życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudi nos, Christe exaudi nos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie.